I witam tam gorąco w kolejnym programie. Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Mamy informacje na poniedziałek, dokładnie 19 września 2022. Zapraszam. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto wejść czasami na zakładkę społeczność, albo powinno Wam się to uruchomić gdzieś tam w powiadomieniach, bo ostatnio zakładałem, że zawsze będziemy się pojawiać o tej samej porze, czyli około godziny pierwszej czasu polskiego, ale. Pamiętajcie, że jest jeszcze niedziela. Ja sobie nie obliczyłem, że w niedzielę, żeby to zrobić o tym samym czasie, musiałbym tutaj już gdzieś do Was nadawać z Ameryki około godziny 4, czyli 16. Więc nie ma szans, żebym ja niedzieli nie wykorzystał dla rodziny. Dlatego w niedzielę, czyli w Wasz już poniedziałek, audycja będzie zawsze około godziny 8, 9, 10 rano. dziś w tych przedziałach. Reszta już wraca do tej pierwszej w nocy, tak jak to było. Do tej pory te ostatnie czwarte dni przed weekendem. Także, sorry, to po prostu wyszło z tego, że ja nawet nie pomyślałem, żebym musiał w niedzielę około godziny czwartej nagrywać, więc po prostu w poniedziałki będzie to około godziny 8, 9, 10. Zależy polskiego czasu i macie najnowsze wiadomości z weekendu. Sprawdźmy sobie, jak wygląda Kongeko, jeżeli chodzi o krypto. No, niestety albo stety, zależy kto. W jakiejś pozycji mamy spadki. Bitcoin 18700 dolarów minus 6,3% w ostatnich 24 godzinach. Te, które najlepiej sobie poradziły, to jest Tokenize Exchange, nawet nie wiem co to jest, 81 pozycja, 9,5%, czyli 1,1% i mamy potem dopiero już stablecoiny, czyli wszyscy wychodzą. Z tego rynku na stable. A oprócz tego, te, które sobie nie poradziły, to jest Ethereum Classic, minus 17,3%, najwięcej, Celsius Network, minus 16,8% i Raven Coin, minus 14,4%. Raven, czekajcie, bo czasami mówicie, jak to, jak to jest napisane, ja nawet nigdy nie przyczy... A Raven Coin, minus 14,4%. Wiem, że dwa dni temu dodaliśmy dzisiaj audycję o tym, że Ethereum Work. Nadal spada o 60%, i to jest jeszcze nie koniec. Wtedy kosztował w granicach, już nie pamiętam, chyba 11, czy iluś tam dolarów. Sprawdźmy sobie, jak sobie poradził o tej audycji. Ethereum W, no, już jest w granicach 4 dolarów, 4,17. O jeszcze 44% zdążył spaść, i nie wiem, czy już czaicie bazę. O co w tym wszystkim chodzi, że tutaj jest jeden i tylko wyłącznie jeden konsensus, który rządzi tym rynkiem. Ten najlepiej społeczny, bo tego można naprawdę ukierunkować na coraz niższe pułapy, bo gdy ktoś w komentarzach zaczyna myśleć, to naprawdę mi się podoba. Bo po dodaniu tamtej audycji, dużo osób na przykład mówiło o tym, że ha, ciekawe, że wpierw ogłaszają, że zamierzają sprzedać Ethereum W, a dopiero potem sprzedają. Czekajmy aż cena spadnie, bo bez sensu sprzedawać teraz, jak jest, można jutro za pół Także ogłosili tą wiadomość. Ktoś tutaj dodaje, no największy potentat krypto zwala cenę, żeby sprzedać nie po 50, tylko po 9 dolarów. No i Wojtek, tak jak tutaj dodałem, chyba ktoś miał piątkę z polskiego stłumaczenia, lektur i pozdrawiam Wojtka. Tu nie chodzi o to, aby zarobić na sprzedaży, tylko aby wskazać, że jedyne słuszne Ethereum jest na proof of stake. A wiadomo, że ta cena jest wyznacznikiem prawdy, o tym się dowiedzieliśmy w ostatnim audiobooku i nie tylko, więc Ethereum, pau musi spaść od newsa, a potem trzeba dobić leżącego. Na tym etapie nie liczy się zarobek, bo zarobek ma przynieść proof of stake. Jedyny słuszny, ten, który właśnie społeczność będzie polecała tylko dlatego, że tam cena hmm, może będzie się utrzymywać lepiej niż na proof of work. I dlatego Mam nadzieję, że ze zrozumieniem przesłuchaliście ostatnią audycję, a nie to, żeby uśredniać cenę od, tak jak niektórzy uśredniają, 64, 44, 50 tysięcy na BTC, czy tutaj od 50 dolarów na tym właśnie Ethereum Work. Żeby wspomóc tej narracji o Ethereum W albo Proof of Work, dochodzą kolejne newsy, także większość górników Ethereum Proof of Work wkrótce skapituluje, mówi... Jeden z górników Ethereum, doświadczony górnik Chandler Guo, mówi, że przetrwają tylko ci górnicy Ethereum W z tanią energią elektryczną. Górnicy napotykają presję dochodową, ponieważ Ethereum token walczy o utrzymanie się na powierzchni, czyli cena. Wielu górników wywiera również presję na nagrody na ETC, czyli przechodzą na Ethereum Classic, gdzie też ostatnio słyszymy, że nie do końca to się spina. I oryginalny, niezmienny blockchain, z którego rozwidlono Ethereum. Jacy górnicy się tutaj utrzymają? Niektórzy górnicy mają darmowe energię elektryczną i mogą nadal nad tym pracować, powiedział Guo. Pozostałe 90% zbankrutowało. Według Tom's Hardware górnicy gromadzą się na monetach typu Proof of Work, nie będą korzystać z kart Nvidia GeForce RTX 3090 oraz Radeonów 6800 czy 6800 XT, których koszt energii elektrycznej wynosi około 10 centów za kilowatogodzinę, nie będą one opłacalne. Ta konfiguracja przyniesie około 6 centów dziennie po kosztach energii elektrycznej. Także tu pamiętajcie, że jeszcze jest warte to, ile górnicy zarobią na tych projektach. A do tego jeszcze mamy informację o problemie, gdzie Bloksek zaalarmował w niedzielę o ponownym wykorzystaniu exploita z tokenami Ethereum Proof of Work, atakujący rzekomo zdołał uzyskać dodatkowe 200 Ethereum w po przeniesieniu 200 już RAP Ethereum przez most łańcucha Gnosis. A więc eksplorator, albo ten, który wykorzystał, to najpierw przesłał 200 WETH przez most Omni łańcucha Gnosis, a następnie otworzył tę samą wiadomość łańcuchu Proof of Work i uzyskał dodatkowe 200 Ethereum W. Poinformowała na Twitterze firma BlockSec, a tak nastąpił, ponieważ most nie zweryfikował poprawnie identyfikatora łańcucha wiadomości międzyłańcuchowej twierdzi firma. Zespół programistów blockchain Ethereum Proof of Work powiedział, że atak wykorzystywał lukę kontraktową mostu, a nie sam blockchain. Zespół programistów powiedział również, że od soboty próbował skontaktować się z Omnibridge. Aby poinformować ich o ryzyku, Omnibridge nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz, jak. To bardzo wygodne, dlatego żeby tylko jedna słuszna decyzja tutaj wyszła. Proof of stake, ale kontaktowaliśmy się z mostem w każdy możliwy sposób i poinformowaliśmy ich o ryzyku. Powiedział, mosty muszą poprawnie zweryfikować rzeczywisty identyfikator łańcucha wiadomości między międzyłańcuchowych. Powiedzieli: No i widzimy, że tutaj to się nie wydarzyło. Także mocna presja na, można powiedzieć, jedyny słuszny, i o tym pisaliśmy ostatnio, bo to jest ten problem. Jeżeli społeczność czy konsensus medialny, twitterowy decyduje o tym, co jest najważniejsze, nawet nie fundamenty, bo od tych fundamentów uciekliśmy w przeciągu ostatnich trzech lat, jak zauważyliście, no to można tutaj grać naprawdę w otwarte karty. Mamy też załamanie stablecoina USDN, a bardziej PEGA na neutrino USD, obecnie, 89 centów, najniżej od maja i do tego czasu. Kłopoty zaczęły się dwa tygodnie temu, ale teraz zmusiły token, który jest wspierany przez Waves, do nowego all-time low poniżej 4 dolarów. Także ten token zmusił również nową wycenę na najniższym poziomie Wavesa poniżej 4 dolarów. Do tego W Blockchain podaje nam statystyki górnictwa tych projektów, które się ostały, czyli Ethereum Classic. Hash rate tego projektu jest 32% w dół od swojego all-time high, czyli Widzimy, że cena też jest niższa o 13%, 29 dolarów. No i mamy Ethereum W, Hashey w tym momencie jest o 56% niższy i najniższa cena jest teraz 4,66, czyli 46% niżej w 24 godziny. Gdybym miał Wam pokazać, ile ten token spadł od samego początku, to o 92%. Ja wiem, jeszcze raz powtarzam, wiem, że można naprawdę robić usiednianie ceny od 58 i powiedzieć w Bessie, że jest się od uśredniania ceny. A może uśrednianie ceny jest wynikiem wypadkowej tego, że ktoś ma słabe predykcje w Bessie. Ciekawe. Steve Matthews do tego podaje nam informację o tym, czego należy się spodziewać w przyszłym tygodniu, czyli już w tym tygodniu. Także podwyżki cen jeżeli chodzi o stopy procentowe, 75, czyli 0,75 dokładnie procenta, 4% do grudnia, i widzimy, że tutaj jeszcze może być niższy wzrost i większe bezrobocie, które dojdzie do tych wszystkich statystyk. Także zastanówmy się nad tym, co tutaj podają główne media. Nurtu. I teraz też można zastanowić się nad tym, nad czym zastanawiali się do niedawna na Ethereum Classic, że to jest tylko, czy bardziej Ethereum W, że to jest tylko po prostu gra pod publikę. Dlaczego mają to ogłaszać teraz, jeżeli za chwilę i tak będą mieli odkupić taniej, czy nie mogli sprzedać to za 50 dolarów? Jeżeli ma wygrać jedna narracja, tylko jedna i wyłączna, no to tutaj warto wziąć pod uwagę to, że jesteśmy skorelowani głównie z tym rynkiem. Akcji i powiedzmy odwrotnie skorelowani do wartości dolara, to może warto wziąć pod uwagę te wiadomości na serio. Wiemy, że wiele osób w tym rynku nadal twierdzi, że NFT będzie tym, co przyniesie kryptowalutom miliardy dolarów. I tutaj to jest inwestor VC, który mówi właśnie o tym, że to będzie tylko i wyłącznie domena krypto. W niedalekiej przyszłości. Ja o tym wspominałem troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o NFT bez KYC. Na wielu giełdach czy w wielu krajach jeszcze to prawo nie doszło do NFT i tutaj pod tym względem mógłbym się zgodzić. Więc zobaczmy, co tutaj Avid Algard napisał. Dyrektor generalny współzażyciel Electra Capital określa się mianem maksymalisty NFT, który wierzy, że tokeny niewymienne NFT będą odgrywać istotną rolę w udostępnianiu kryptowalut masom. W przeciwieństwie do innych niż kryptograficznych NFT są powiązane z aspektami życia codziennego, takimi jak sztuka, muzyka i gry. No i ja mam tutaj dodał brak KYC w wielu krajach. A wiecie, co popędza ten rynek? O tym mówiliśmy no, na temat sztuk pięknych w Meksyku w ostatnim audiobooku. ale sprawdźmy, co ten pan myśli. W szczególności Garg jest uparty w związku z wykorzystaniem NFT, branży gier, którą widzi jako rośnie tym w tym tempie wykładniczym. Myślę, że za 18-24 miesiące po prostu zobaczymy ten atak gier opartych na NFT powiedział. Garg uważa, że Bessa może trwać tak długo, jak długo obraz makro będzie zdominowany przez wysoką inflację, czyli <grym> nic nowego. Także jeżeli inflacja będzie dalej się pogłębiać, no to nie wiem, zobaczymy hosty raczej, ale w krótkim okresie dominują stopy procentowe inflacja, które mówimy o 2 -3 letnim horyzoncie, także 2-3 lata i NFT wróci. Tylko jest pewien problem, bo jak przynajmniej strona BSV, a bardziej Craig Wright i Calvin R uważają, że NFT jako technologia w świecie krypto jest opatentowana już od dawna. W ostatniej sprawie sądowej dr Craig Wright gdzieś tam w 3 godzinach 10 minucie na Bitcoin Magazine, możecie zobaczyć ten na YouTubie, wpiszcie sobie Bitcoin Magazine i tam będzie 3 godziny ponad, z Craigiem Wrightem, ze sprawy sądowej w Nowym, w Nowym Jorku w Norwegii, macie tam Ethereum, które ma swoje NFT. Jest jeden problem. To narusza patenty Enchain, które złożyły. Historia jest taka, że w momencie, kiedy się opublikowały a patenty Enchain na temat NFT, nagle, chwilę później na Ethereum pojawiły się NFT. Także tu mamy akurat Calvina R na dole, który mówi, że Wojna patentowa właśnie się zaczyna, i tutaj w 2016 patent na NFT został zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych. Jak dodaje tutaj Craig Wright w swojej prywatnej rozmowie gdzieś tam na, na komunikatorze, więc tutaj widzimy, że to zostało upublicznione również w ostatniej sprawie. I teraz ja wiem, że w Warszawie Andrzej ostatnio przedstawiał z dziennej dawki dyskomfortu sklep, który ma swoje NFT i jest ta jakaś adopcja gdzieś tam, powiedzmy. Tylko pytanie, czy za 2-3 lata. Nie będą potrzebować licencji od Enchain, Tego się dowiemy już w niedalekiej przyszłości. Na przykład na tym sklepie, czy na projektach NFT w branży krypto. Na razie będą atakować z tego, co tutaj widzimy, Ethereum Foundation. I jeżeli byłoby to prawda, a może nie być, także wszystko wyjdzie z czasem. Także bierzemy każdy czynnik pod uwagę, albo nie będą mogli gdzieś tam wprowadzić tych patentów, to jest druga sprawa, to można powiedzieć, że. To zagranie zenczejna, żeby nie wnikać w to, dużo wcześniej, było szapoba dla nich samych, bo Ethereum i inne blockchainy rozchulały tę technologię, no, można powiedzieć, do granic przyzwoitości i tych zysków, które się pojawiły, a teraz może się okazać, że będą odbierać co swoje po darmowej reklamie innych blockchainów. Ciekawe. Dukłon zaprzecza, że jest zbiegiem po wydaniu nakazu aresztowania. Także tutaj mówi, że spokojnie, ja nie uciekam, nie boję się, jestem tutaj z wami, mimo tego, że wydaje Twitter po tym, że nie potrzebujemy jego IP adresu, bo musimy się szanować, jesteśmy wszyscy tutaj razem. Pamiętajcie, po co tu jesteśmy? Web3.0 i inne. Także. Z jednej strony mam informację o tym, że on się tutaj nie uchybia od czynności prawnych, z drugiej strony nie znamy informacji, gdzie on tak naprawdę jest. Także jeżeli ktoś jeszcze wierzy w tego pana, tego pana, że cokolwiek z jego ust wychodzi jest prawdziwe, to ja radzę zagrać w lotto i będziecie mieć większe prawdopodobieństwo tego, że wygracie, niż to, że wyjdzie prawda z ust tego człowieka. Tak nisko ten pan upadł. Daily Hodu. Popularny analityk kryptowalut Benjamin Cohen mówi, że spodziewa się, że Ethereum jeszcze bardziej dostanie tutaj i przejdzie do kolejnego poziomu bólu, ponieważ bitcoin i rynek akcji wskazują na ruchy w dół. A wiemy, że bitcoin jest skorelowany z akcjami, także zobaczmy, co nam tutaj Benji przekaże, ponieważ Ethereum jest znacznie bardziej niestabilny niż bitcoin i giełda. Cohen wskazuje, że krytyczne wsparcie techniczne Ethereum jest znacznie dalej niż inne aktywa. Analityk twierdzi, że w przypadku spowolnienia wszystkich ryzykownych aktywów najbardziej ucierpi Ethereum. Niektóre indeksy, takie jak Nasdaq i S&P 500, zaczynają flirtować z myślą o zejściu jeszcze niżej i tutaj dlatego widzimy, że, no, nie za wesoło widzi Ethereum. Problem polega na tym, że Ethereum ponownie przetestował swój poprzedni dołek. Musiałby spać o 40%, ale aby Bitcoin ponownie przetestował swój poprzedni dołek, musiałby spać tylko o 10%. Także tu mamy po prostu analizę techniczną dołków. Więc pytanie, czy Ethereum wcześniej spadnie o 40% niż BTC o 10%. Dajcie znać. Założyciel Cardano, Charles Hoskinson, nazywa Ethereum hotelem California of crypto. Piosenka Hotel California opowiada o więzieniu, z którego... Nikt nie ucieka. To jest ciekawe, więc dlaczego on tak myśli o właśnie Hotelu Kalifornia w przypadku Ethereum? Rzut ekranu z grupy Discord deweloperów Ethereum pokazał Mika Zoltu, założyciela serweru It Support, mówiącego, że cała dokumentacja i publikacje wyjaśniają, że nie ma oczekiwanego czasu na wycofanie swoich środków z postawionego Ethereum. <laughs> Także ci, którzy postawili przed mergem, na razie nie wiedzą, kiedy będą wypłacać. Rzut z ekranu brzmi: jasne, nie sugeruję, że nigdy nie wdrażamy wypłat, albo nie wdrożymy ich. Nie sądzę, by było to pilne. No na pewno nie jest pilne, gdy iTirum spada z 1800 czy 1600 na 1300. A raczej to nie jest pilne dla nich samych, ale myślę, że są inne rzeczy, które są znacznie bardziej krytyczne dla długoterminowego zdrowia iTirum niż stawki, czyli te. Dodatki, które dostają, które mogą wycofać się w 2023, a nie w 2024. Komentarz wydaje się być reakcją na e-mail Krakena, który powiedział swoim klientom, że nie będą mogli uzyskać dostępu do swojego postawionego Ethereum do czasu aktualizacji w Szanghaju. A ta aktualizacja w Szanghaju nastąpi od 6 do 12 miesięcy po połączeniu, czyli po merdżu. No, i jeżeli wychodzą takie informacje, że nie można wyciągnąć środków, właśnie tutaj w tym przeciwieństwie wychodzi Charles Hoskinson i mówi dlaczego, i dalej kwestionuje mechanizm stakingu Ethereum, zastanawiając się, czy nie ma innego sposobu, zaimplementowania dowodu czy proof of stake, który nie wymaga blokowania zasobów w ten sposób. W przeciwieństwie do Ethereum, proof of stake, Kadano proof of stake nie wymaga od użytkowników blokowania swoich aktywów, ponieważ stawiają bezpośrednio ze swojego portfela i mogą wypłacać pieniądze, kiedy tylko chcą. Jednak Mika wyjaśnił swoje stanowisko, dlaczego wypłaty nie są priorytetem. Według niego osoby stekujące są zamożne i po prostu ich stać na przedłużenie tego terminu. Także nie dla biedy, a nawet dla tych, którzy chcą wypłacić, to raczej nie jesteście uważani za tych biednych. To jest ciekawy temat. Założyciel Waves DAO nigdy nie będzie działać bez naprawy tutaj całej formy zarządzania tym DAO. Zdecentralizowane organizacje autonomiczne mają zbyt wiele wektorów ataków, które wpływają na ważne projekty. To musi się zmienić, aby stały się praktycznymi modelami zarządzania. A więc zobaczmy, dao oferują model zarządzania projektem lub firmą, który rozdziela prawa głosu na wszystkich członków, zwykle nie ma władzy centralnej, tylko wola kolektywu. To tak fajnie brzmi zawsze, nie wiecie, dao ja pamiętam, jak prowadzono dao gdzieś tutaj na Polski czy zagraniczny rynek, jak się mówiło, to jest decentralizacja. Choć w teorii brzmi to słusznie, w przypadku niektórych modeli zarządzanie może być odwrotne. Być może najbardziej problematyczne ze wszystkich struktur są DAO, które działają w systemie głosowania opartych na tokenach. Pomimo tego, że został zbudowany jako zdecentralizowany, zarządzanie ważone tokenami, w którym użytkownicy z największą liczbą tokenów mają największy udział w sile głosu, może nieumyślnie przekazać kontrolę kilku zamożnym uczestnikom i pozbawić ją wielu. Jak od razu widać, całkowicie podważa tą filozofię, na której zbudowano DAO i pozwala bogatym wielorybom mieć nieproporcjonalny głos. Może to spowodować więcej szkód niż sama centralizacja. Systemy głosowania oparte na tokenach mogą prowadzić do wrogich przejęć przez wieloryby tokenów DAO i inne złośliwe podmioty, na przykład w przypadku przejęcia Build Finance DAO, w lutym DAO padł ofiarą atakującego, który Siadą wystarczająco dużo zasobów, aby przeforsować propozycję, dającą im całkowitą kontrolę nad projektem. I oczywiście to się składa do jednego warunku również. Jeżeli wychodzi takie DAO, trzeba spojrzeć, gdzie lecą tokeny, tak? kto ma te tokeny. Jeżeli ktoś ma więcej niż 51% w tym momencie, jakkolwiek byście nie chcieli mieć równouprawnienie w DAO, to może się wydawać, że to jest niemożliwe. Bo ci, którzy dostali te 51%, a działają wspólnie, mogą przewyższyć siłę reklamowanego fajnie DAO. Ripple sprawa SEX zmierza do zakończenia po złożeniu wyroku podsumowującego. I tutaj wiecie, że ta cena ostatnio XRP, zanim ten rynek się nie zwalił, doszła już do chyba do 37 centów i tutaj pojawiło się wiele artykułów przez weekend, że już tutaj wychodzimy wyżej, powyżej 37-38 będziemy mieć super bull run na XRP. Tutaj mamy tylko artykuł, który podsumowuje to. Ripple argumentował, że zyski XRP pochodzą z sił rynkowych podaży i popytu, a nie z jakiejkolwiek umowy między posiadaczami tokenów Ripple i XRP. Więc dyrektor generalny Ripple Brad Cunningham w na Twitterze 17 września powiedział, że z dokumentów jasno wynika, że SEC nie jest zainteresowana stosowaniem prawa. Chcą to wszystko przerobić w niedopuszczalnym wysiłku rozszerzenia swojej jurysdykcji, daleko poza autorytet przyznany im przez kongres. Tymczasem główny radca prawny Ripple, Stuart Alderot, zauważył, że po dwóch latach postępowania sądowego SEC nie jest w stanie zidentyfikować żadnej umowy inwestycyjnej i nie jest w stanie spełnić ani jednego progu testu Howeya sądu Najwyższego, bardzo ciekawe, jak w Polsce wymawiałem Huawei, ale okej. Okay. We wniosku o wydanie wyroku doraźnego Ripple twierdził, że sprawa SEC sprowadza się do niedopuszczalnego, otwartego dochodzenia jurysdykcji w sprawie jakiegokolwiek przeniesienia aktywów. We wniosku argumentowano również, że SEC nie może ustalić, czy posiadacze tokenów XRP nie mogli po nie oczekiwać zysku. <laughs> jak ja to czytam, to zaczynam się zastanawiać. Dobra, kupujecie token. I ja wiem, że to dzisiaj się nazywa bardzo fajnie i, i można nawet, w audiobooku to poświęcać swoje marzenia na cokolwiek. Ale kupujecie token. Dajcie znać dlaczego. O, to mi wiele wyjaśni. A tutaj po prostu Ripple mówi, że no po prostu nikt nie oczekiwał zysków. To jest za darmo. Wszyscy mieli tylko za darmo taki kaprys, że wierzyli w bankowy token, że zwojuje świat. No i tyle. Dlatego Ripple mówi, że zyski to siły rynkowe, podaży i popytu. To, że prawie tam czasami dodawał e, promocji swoje tokeny XRP różnym bankom, żeby tylko i wyłącznie używali tego tokena w tamtym czasie, a oni mogą dodać to na notkę dla inwestor nie inwestorów, tych, którzy nie oczekiwali, że ceny XRP wzrosną. Giełda FTX Uzyskuje licencję europejskiej firmy inwestycyjnej, czyli widzą tutaj pewnie na Europę. FTX stwierdzi, że to jedyna giełda kryptograficzna, która zapewnia pełny zestaw usług, która po prostu będzie miała licencję, jaką cypryjską firmę inwestycyjną. Sama ta licencja cypryjska pozwala FTX obsługiwać cały europejski obszar gospodarczy, w tym Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein, Norwegię. FTX stwierdzi, że jest to jedyna giełda kryptograficzna, która zapewnia pełny zestaw usług wymiany na tej licencji. Także widzimy, że FTX wchodzi na Europę. A na koniec, może warto w poniedziałek się troszeczkę zabawić. Mam nadzieję, że intro wam się podobało. Także kolega troszeczkę Polek chciał głową, ale się nie udało. Może warto też innymi sposobami. Ale tutaj zobaczmy parę postów, które dodajemy na Discordzie. I ogólnie chciałem podziękować, bo bardzo dużo osób dołącza do naszego Discorda ostatnio, bo chcą się dowiedzieć również niewygodnej lub niewidzianej lub do tej pory niepokazywanej retoryki krypto w świecie. Także dziękuję, że wpadacie i zauważyliście, że to jest bardziej traktowane w formie takiego forum, gdzie się podaje informacji bardzo dużo. Nie jest powiedzmy naszych gdzieś pogadanek, ale są one również. Także zapraszam na Discorda i sobie sprawdzimy te ostatnie dwa, trzy filmy i już was puszczam i Powracamy już o godzinie pierwszej czasu polskiego. Czyli pamiętajcie, że niedziela będzie około godziny dziewiątej rano czasu polskiego, ósmej, zależy o której skończę. A jeżeli chodzi o wtorek do piątku, będzie to w godzinach pierwszej w nocy. Także, tak jak było kiedyś. Wiem, że niektórym to pasuje, bo mają nockę i nie mają co robić. Także pierwszy film jest bardzo wymowny. Tutaj widzicie, że to jest najlepsze wideo, które widział ten kolega. Po merdzu Ethereum, kiedy Proof of Work zostało rozłączone od reszty projektu, który skończył jak? Zobaczmy. Jedzie sobie ciężaróweczka. Troszeczkę nie wyrobił z zakrętem. Tutaj zrzuca to jarzmo. Proof of Stake, ale zobaczcie. Proof of Work dalej jedzie. <laughs> Także czemu się tu nie śmiać? W kolejnym filmie widzimy osobę, która kupuje LODA. tak? I widzimy, że komentarz, że tego mamy taki. Witamy w projektach krypto, które tyle nas przyzwyczaiło to środowisko do tego, że wiele mamy rakpuli i, i skamów, że kolega kupuje krypto i zastanawia się, czy coś dostanie. I zobaczmy na jego minę, która jest bardzo wymowna. Także kolega nakłada loda i kolega go dostaje. I ten mówi, no, no i co? No przecież masz loda. On faktycznie nie jestem do tego przyzwyczajony w rynku krypto. Kolejny film pokazuje nam jak mamy mało NFT projektów, które świetnie sobie radzą, bo tutaj na przykład kolega NFT pokazuje, że to dildo, to urządzenie, które zostanie za chwilę wykorzystane. Tu ma koleś w lewej łapie, a bardziej w prawej, bo patrzymy z drugiej strony. I jeżeli mamy maskę, która została gdzieś powiedzmy stłuczona nie bardzo, ale bardziej wciśnięta, to polewamy gorącą wodą, i co się dzieje dalej? Spójrzmy, jak działa to dildo. To dildo ma więcej użyteczności niż 99 projektów na NFT. Ciekawe. A tu mamy po prostu użyteczność Ethereum 2.0. Po tym jak zmieniła użyteczność z 1.0, nawet na 1.0 widzicie, że to ucho nie leży, przynajmniej w łapie. Dlatego zmienili na Ethereum 2.0, gdzie zamiast zrobić ucho w dobrej postaci, zrobili go wewnątrz. Dlaczego? Bo wejście na Ethereum 2.0 nie ulepsza niczego. Tak naprawdę ani szybkości, ani transakcji, tylko po prostu ulepsza to, żeby globaliści mieli. Większą śmiechawę z ludzi, którzy inwestują w krypto. No i na końcu mamy różne postacie geometryczne. Oktagon, Heksagon, o, Heksagon, Okej. Okay. Pentagon i mamy portfolio gon również. Także tych jak najmniej wam życzę w świecie krypto, ale, ale są. Są, także dzięki. No i zakończymy ten nierówny pojedynek newsów na polskim rynku, gdzie hopeium zamieniane jest na fakty. A powiedzmy gdzieś tutaj jakieś niezliczone adopcje krypto są zamieniane na to, co tak naprawdę te adopcje przynoszą. Życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego tygodnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem!